cóż więcej dodać. Mnie przypadła taka skromna rola odczytania krótkiego życiorysu, takiej esencji przypomnienia Państwu życiorysu Jana Ignacego Paderewskiego. Pozwólcie, że teraz to uczynię. Zanim to zrobię jednak, przeczytam Państwu wiersz mojego autorstwa, który został napisany 2 lata temu i poświęcony wielkiemu poecie i pisarzowi polskiemu Janowi Marszałkowi. Larum Coronie. I jaka dziś jesteś, najdroższa ojczyzno? Orzeł wyzwolony odzyskał koronę, by wznieść się nad biało-czerwoną. Gniazdo mu przyszło mościć od nowa, ale czy rozpozna swoje dawne sioło w gąszczu zawiści i sprzedajnej fali? Pożądliwe ręce nad nią wyciągają, by rozerwać płótno przez patriotów tkane, podstępem cios zadać rodzimym korzeniom. Już głos zabierają w imieniu narodu, w inną stronę z dobrej zwodzą drogi. Lepiej skłócić Polaków teczkami pamięci o wątpliwej wartości, nieco odchudzone, i wywlec to, co boli, zranić serce. Wymieszać, zniszczyć albo pokryć woskiem. A dalej spijaj gorycz, samotny narodzie, niech zaboli zadra i krew popłynie pod ciosami zadanymi ziemi. Może nienawiści stara nuta zadrga i otworzy rany dawno zabliźnione. Uwierz w siebie, w historię, w rodowód. Bądź dumny, że jesteś Polakiem, nie najmitą unijnego potwora. Płyniemy tratwą, nurtem bez powrotu, rzeką historii pełną zawirowań. Ona nieuchronnie zmierza nad wodospad, ster pęknięty, a wiosło o kamień uderza. Ponownie historia dziejów się powtarza. Cóż tam Targowica, zdradzona i w Jałcie, osnuta tajemnicą okrągłego stołu, milczy, zniewolona i tonie w podłościach. Próbują tratwę kierować do brzegu, ale każdy ciągnie linę w inną stronę. Nie kłóćcie się, bracia, nie pora na waśnie. Kiedy tratwa dryfuje, trzeba nią sterować. Metoda krótkiej kołdry na niewiele zda się. Działajcie pożytecznie, wspierajcie nawzajem. Chrońcie orła białego. Niech wleci wysoko, chwyćcie się za ręce. Do was wołam, młodzi. On na nowo sztandar do góry wyniesie. Okryje skrzydłem Polskę i jej wierne dzieci. Odrzućmy kłamstwa. Wprawdzie słuszna droga. Gaudę mater, Polonia. Jeszcze w kolejności będę czytał kilka swoich wierszy, ale to później. Thank you.
Proszę Państwa, zbliża się tutaj w stronę estrady wspaniały zespół amatorski tańca dawnego, Chorea Antiqua. Obiecali, że nam zatańczą. Przywitajmy ich brawami. Chodźcie, chodźcie, chodźcie! Zapraszamy! Witam serdecznie grupę taneczną, pięknie wystrojoną, piękne stroje regionalne, ludowe. Brawa, proszę Państwa, nieustające brawa. Historyczne. To są szlacheckie. Szlacheckie stroje historyczne. A dla Państwa krótkie słowa o wielkim naszym Polaku, wielkim patriocie Ignacym Janie Paderewskim. Wielki wirtuos, pianista, kompozytor, działacz społeczny i mąż stanu, który jako premier i minister spraw zagranicznych podpisał w imieniu Polski traktat wersalski. Urodził się 18 listopada 1860 roku w Kuryłówce na Podolu, w ówczesnym zaborze rosyjskim. W 1872 roku rozpoczął studia w Instytucie Muzycznym w Warszawie. Od 1881 roku kontynuował studia muzyczne w Berlinie, a następnie w Wiedniu, między innymi pod okiem słynnego profesora Teodora Leszetyckiego. W tym czasie powstały jego pierwsze ważne kompozycje. W 1888 roku zagrał serię koncertów w paryskiej Salle Erard, które zapoczątkowały wielką karierę pianisty. Występował prawie we wszystkich krajach Europy i obu Ameryk, a także w Australii i Afryce. Działalność kompozytorską Paderewski porzucił około 1910 roku, kiedy był u szczytu kariery pianistycznej. Pierwsze amerykańskie tournée Paderewskiego, które odbyło się w 1891 roku, przyniosło mu kolejny sukces. Odtąd występował prawie we wszystkich krajach Europy, obu Ameryk, a także Afryce i Australii. Nadal zajmował się kompozycją. Napisał m.in. koncert Amol na fortepian i orkiestrę, opus 17 w 1888 roku, operę Manru w 1900 roku i symfonię Hamol Polonię 1907 roku, która powstała jako hołd patriotyczny dla ojczyzny, której fragment wysłuchaliśmy przed chwilą. Ukończenie symfonii i pierwsze jej wykonania w latach 1909-1910 zbiegły się z 500-leciem bitwy pod Grunwaldem i odsłonięciem w Krakowie pomnika Grunwaldzkiego, którego Paderewski był fundatorem. Podczas tej uroczystości w obecności 150 tysięcy ludzi pianista wygłosił płomienne przemówienie. Działalność kompozytorską Paderewski porzucił, kiedy był już u szczytu kariery. Po prostu musiał się zająć również polityką. Po wybuchu I wojny światowej zaangażował się w działalność społeczno-polityczną. Pomagał w prowadzeniu założonego przez Henryka Sienkiewicza w styczniu 1915 roku Generalnego Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. W lutym 1915 roku wyjechał ze Szwajcarii i przez Francję i Wielką Brytanię dotarł do Stanów Zjednoczonych, a tam aktywnie wspierał różne inicjatywy na rzecz niepodległej Polski. Zorganizował ponad 300 spotkań połączonych z koncertami, na których przemawiał i zachęcał do udzielenia pomocy walczącym o wolność Polakom. To m.in. w wyniku jego działań do Armii Polskiej we Francji zgłosiło się prawie 30 tysięcy ochotników z USA. Dzięki osobistym wpływom Paderewski dotarł do prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona, przekonując go do wsparcia sprawy polskiej. W styczniu 1917 roku przedstawił mu memoriał dotyczący konieczności odbudowy niepodległego państwa polskiego. 28 sierpnia 1917 roku został członkiem Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu i jego przedstawicielem w USA. Przyczynił się do tego, że w ogłoszonym 8 stycznia 1918 roku orędziu prezydenta USA do kongresu znalazł się punkt dotyczący odbudowy niepodległej Polski. Paderewski odegrał też istotną rolę
przyjęciu 3 czerwca 1918 roku deklaracji, w której Wielka Brytania, Francja i Włochy uznały powstanie Zjednoczonej i Wolnej Polski za warunek sprawiedliwego i trwałego pokoju w Europie. Jak podkreślił w radiowej jedynce Marcin Jarząbek z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, pierwsza wojna światowa zmieniła nastawienie olbrzymiej większości społeczeństwa polskiego. O ile w 1914 roku, z chwilą wybuchu wojny, Polacy w każdym z zaborów przyjmowali postawę lojalistyczną i spokojną, o tyle już w 1918 nikt nie miał złudzeń co do sensu pozostawania w obrębie Austro-Węgier, Rosji czy Cesarstwa Niemieckiego. Zakończenie wojny było jednak dopiero początkiem nowego, trudnego okresu budowania państwa zróżnicowanego etnicznie i narodowościowo, bez ustalonych do końca granic i wciąż borykającego się z zewnętrznym zagrożeniem. Można powiedzieć, że powstające państwo, sklejone z próbujących się dopasować elementów, walczyło z innym, rodzącym się na tych samych gruzach Starego Ładu państwami. Trwały walki graniczne i to powodowało, że różnice i osobiste antypatie ówczesnych polityków musiały zejść na dalszy plan. Spór o kształt Polski trwał zarówno na paryskiej konferencji pokojowej, jak i wewnątrz kraju. Roman Dmowski sprzeciwiał się koncepcji Polski wielowyznaniowej i wielonarodowościowej, forsowanej przez Piłsudskiego, ale na czas rokowań doszło do swoistego zawieszenia broni, przynajmniej na arenie międzynarodowej. Roman Dmowski był mózgiem polskiej delegacji, zarówno w kwestii wystąpień, jak i działań zakulisowych. Natomiast Ignacy Jan Paderewski jest symbolem łącznika. Był łącznikiem między Dmowskim a Piłsudskim. Jego słowa i wynikający z niej autorytet daleko wykraczały poza kręgi gabinetowe. Powstanie Wielkopolskie 25 grudnia 1918 roku na pokładzie brytyjskiego krążownika Konrad Paderewski przybył do Gdańska. Następnego dnia dotarł do Poznania. Jego wizyta wywołała w mieście wielką patriotyczną manifestację, przyczyniając się do wybuchu powstania wielkopolskiego. Równie entuzjastycznie na początku stycznia 1919 roku przyjęto go w Warszawie, gdzie pod hotelem Bristol witany był przez wielotysięczny tłum. Przemawiając do witających go zebranych ludzi w Poznaniu, Paderewski oświadczył: nie przyszedłem po dostojeństwa, sławę, zaszczyty, lecz aby służyć, ale nie jakiemuś stronnictwu. Szanuję wszystkie stronnictwa, lecz nie będę należał do żadnego. Stronnictwo powinno być jedno, Polska. I temu jednemu służyć będę do śmierci. 16 stycznia 1919 roku naczelnik państwa Józef Piłsudski powołał Ignacego Jana Paderewskiego na stanowisko prezesa Rady Ministrów i ministra spraw zagranicznych oraz delegata polskiego na konferencję pokojową w Paryżu. W przekonaniu Piłsudskiego osoba Paderewskiego gwarantowała zasypanie podziałów między prawicą i lewicą w tak ważnym dla Polski momencie. 28 czerwca 1919 roku Paderewski w imieniu Polski złożył podpis pod traktatem wersalskim. Z funkcji premiera ustąpił w dniu 9 grudnia 1919 roku. Na czas rokowań w Wersalu Dmowski i Piłsudski powstrzymali się od kopania po kostkach, przynajmniej na arenie międzynarodowej. Natomiast Paderewski rolę polityka wypełniał perfekcyjnie. W styczniu 1920 roku wyjechał do Szwajcarii. Za granicą nadal reprezentował Polskę, będąc delegatem przy Radzie Ambasadorów i delegatem do Ligi Narodów. Utrzymywał kontakt z krajem, wspierając finansowo założoną z jego funduszy Gazetę Rzeczpospolitą, którą redagował Stanisław Stroński. W 1924 roku sprzedał gazetę i na pewien czas wycofał się z działalności politycznej. W latach 30. zaangażował się w proces jednoczenia sił opozycyjnych wobec rządów sanacji. W swojej willi w szwajcarskim Morge
spotkał się z Wincentym Witosem, generałem Władysławem Sikorskim i generałem Józefem Hallerem, stając się jednym z inicjatorów powstania tzw. Frontu Morgue. W 1937 roku poparł ideę Zjednoczenia Narodowej Partii Robotniczej, Chrześcijańskiej Demokracji i Związku Hallerczyków w ramach, i tu podkreślam, proszę Państwa, w ramach Stronnictwa Pracy. Stronnictwo Pracy jest organizatorem dzisiejszej imprezy patriotycznej tutaj i pomaga mu w tym Światowa Federacja Polskich Kombatantów oraz Polskie Drużyny Strzeleckie. W tym miejscu przeczytam Państwu jeszcze jeden kolejny wiersz, który nawiązuje do idei i tekstów śpiewanych przez pana Jana Pietrzaka. Ofiarą Katynia i Smoleńska. Biało-czerwony las. Niebo czerwienią spływa ponad drzewami na nieludzkiej ziemi. Ona im teraz macochą będzie. Młode drzewa wykarmi, by zabliźnić rany. Oni odchodzą w milczeniu. Gniew wyzwala siłę i kładzie się cieniem w sumieniach katów. Teraz ziemia smoleńska krwią spłynęła, zabrała synów patriotów. Niemy krzyk ponad lasem. Z ciał wyrwane dusze z ruin powstaną, jak Feniks z popiołów. Naród czekać będzie, trwać w wierze do zwycięstwa prawdy dla przyszłych pokoleń. Pamięć o nich, jak trzepot skrzydeł, jak lot orła, będzie wznosić się nad Rzeczpospolitą. Tragiczny rok 1939. Po wybuchu II wojny światowej, mimo podeszłego wieku, objął przewodnictwo powstałej w grudniu 1939 roku we Francji Rady Narodowej RP. W tym czasie jego szwajcarska siedziba stała się ważnym ośrodkiem działalności polskiej emigracji politycznej. W sierpniu 1940 roku Paderewski podjął decyzję o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, aby ponownie szukać pomocy dla Polski. W radiowym przemówieniu wygłoszonym tuż przed opuszczeniem Szwajcarii mówił, cytuję, poświęciłem życie dla swojej ojczyzny, służyłem jej z całego serca i ze wszystkich sił moich, a wiecie, jak bardzo jest ona teraz nieszczęśliwa i jak cierpi. To ona wezwała mnie do służby. W takich okolicznościach nie liczy się ani wiek, ani stan zdrowia, ani ryzyko ciężkiej i długiej podróży. Koniec cytatu. Ignacy Jan Paderewski zmarł 29 czerwca 1941 roku w Nowym Jorku. Pochowany został na cmentarzu wojskowym w Arlington w Waszyngtonie. W 1992 roku jego prochy zostały sprowadzone do Polski i złożone w archikatedrze świętego Jana w Warszawie. Ignacy Jan Paderewski odznaczony był między innymi Wielką Wstęgą Orderu Orła Białego, Wielką Wstęgą Orderu Polonia Restituta i pośmiertnie Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari. Wielki człowiek, wielki patriota odszedł od nas już dawno, ale żyje nadal w naszej pamięci, nadal składamy mu hołd, nadal go pamiętamy i będziemy pamiętać i chcemy, żeby pamiętały go wszystkie nasze przyszłe pokolenia. I na zakończenie ostatni wiersz przeczytam Państwu. Noc pamięci. Jest taka noc wspominania, kiedy cmentarze płoną. Ponad drzewami, strzelając blaskiem, wznoszą ogniste ramiona ku niebu i wykrzykują swoje memento mori. W taką noc dusze milionami
rozpoczynają wędrówkę po ziemi. Płomyki świec, iskierki, obmyte czernią noce tańczą swoje ostatnie credo. Żywa pamięć, wiecznie ta sama, jednaka, przeciska się tłumnie alejkami. Cisza szkieletów i spokój, którego nic nie zmąci. Nocne ognie jak szpalery ludzkich istnień otrone dymem i łuną ponad cmentarzami przypominają nam o tym, co ważne. Pomniki nieme, zimne, oślepłe, karmione bólem tych, co pozostali, myślą, że będą trwalsze od pamięci. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję naszemu koledze. A teraz, proszę Państwa, jeśli można, chcę powitać w naszych skromnych progach znakomitego rzeźbiarza, gdzie uciekasz? No to chodź tu do nas, pokaż się. Pan Bartłomiej Kurzeja, który jest autorem bardzo wielu prac. Mam nadzieję, witaj Bartku, że uda ci się może wreszcie zrobić też i pół piersi naszego Paderewskiego, nie tylko Dmowskiego. Dzień dobry. Skoro zostałem wywołany, no to przywitam się serdecznie, także witam serdecznie w tak uroczystym dniu upamiętniającym sygnatariuszy Traktatu Wersalskiego. Wiadomo, Roman Dmowski, który był twórcą tej myśli politycznej, Popławski, Roman Dmowski, którzy odbudowali państwo polskie politycznie i na arenie międzynarodowej, w Wersalu, wywalczyli to, co można było wywalczyć. Oczywiście największa ich zasługa, i trzeba by jasno powiedzieć, że to są ojcowie polskiej niepodległości. Roman Dmowski, Paderewski, Zamojski, który to wszystko finansował. No i cześć ich pamięci. To jest niesamowita sytuacja, że mieliśmy w tym czasie tak wybitnych polityków. Roman Dmowski opisał całą w ogóle tą drogę do odbudowania państwa w potężnym dziele Polityka Polska i odbudowanie państwa. Warto sobie to przeczytać i też inne jego dzieła polityczne, które młodzież polska nie zna, a powinna znać, zaczynając od myśli nowoczesnego Polaka, upadek myśli konserwatywnej w Polsce, nasz patriotyzm, gdzie jasno określał kierunki działań Polaków. I to, co było uznawane za patriotyzm, a patriotyzmem nie było, bo wszelkie działania i zrywy militarne, które nie służyły nam Polakom, tylko służyły obcym, Roman Dmowski wypiętnował. Także Wersal, traktat wersalski, ta rzecz, o której nasi politycy nie pamiętają. To, co zostało odbudowane, utraciliśmy w traktacie lizbońskim. Traktat lizboński podpisany wiadomo przez kogo i nie trzeba go tu nawet przypominać. Były pozory zachowywane, że niby nie chce podpisać, ale jednak zostało to podpisane. Także Roman Dmowski, który odbudował państwo polskie, to utraciliśmy te wszelkie sukcesje, które później musieliśmy też wywalczyć w wojnie polsko-bolszewickiej, granicę wschodnią. Tutaj jest na płotach ambasady francuskiej ładna wystawa przedstawiająca armię Hallera. Armia Hallera licząca ponad 100 tysięcy żołnierzy, armia Dowbor-Muśnickiego ponad 100 tysięcy i to główne jakby siły użyte w wojnie polsko-bolszewickiej. No i to jest obrazująca właśnie potęgę i ducha polskiego wojska, którego zaprzysiężenie było właśnie 22 lipca 1919 roku na polach Szampanii pod Paryżem. Także Wojsko Polskie, które później przyjechało do Polski, uzbrojone samoloty w haubice, potężny duch walki, potężna dyscyplina, coś, co było i miało znaczenie dla odbudowania tutaj wschodniej granicy. Także dziękuję tyle. Cześć i chwała Romanowi Dmowskiemu, cześć i chwała Paderewskiemu, Zamojskiemu, Popławskiemu i wszystkim Polakom, którzy przyczynili się do odbudowania państwa polskiego w całej swej okazałości. Dziękuję. Bardzo dziękujemy panu. Jan Grodzewski. Jestem komendantem naczelnym
Polskich Drużyn Strzeleckich, organizacji paramilitarnej liczącej 3000 ludzi w Polsce i która kultywuje tradycję organizacji o stuletniej tradycji. Nasi przodkowie założyli ją w 1911 roku, a zarejestrowali we Lwowie w Zaborze Austriackim i my jako potomkowie tamtej organizacji, tamtych ludzi kultywujemy tą tradycję. Dzisiaj tu jesteśmy dlatego, że jesteśmy jakby współorganizatorami tej bardzo pięknej uroczystości. Tutaj rano na mszy był poczet sztandarowy naszej organizacji. Byli strzelcy z kilku miejsc Polski i został nam tylko na razie w mundurze jeden strzelec, ale podpułkownik, poważna figura. Chciałem powiedzieć, że jesteśmy tutaj, żeby uczcić wielkiego patriotę i wielkiego człowieka, wielką osobowość Ignacego Paderewskiego. Czcimy go, bo dzięki wielkim osobowościom odrodziła się Polska. Trzeba zwrócić uwagę, że osobowości trzeba szanować i je pielęgnować. Dlatego, że jeżeli ktoś jest dużą osobowością, to on jest jakby instytucją. To nie jest tylko pojedynczy człowiek. To jest człowiek, instytucja. Potrafi wokół siebie zgromadzić wielu innych ludzi i natknąć ich jakąś ideą. I Ignacy Paderewski sam przekonał prezydenta Stanów Zjednoczonych, że on ma pomóc powstaniu Polski. I takich jak on, wybitnych ludzi, było w tym czasie kilku. Był Józef Piłsudski, który był, jakby to teraz powiedzieć, zadymiarzem Solidarności Walczącej. Czyli był normalnym takim zadymiarzem, ale był jednocześnie ideologiem i odważnym człowiekiem, który wierzył w to, że Polska powstanie, że może się odrodzić. I Józef Piłsudski, między innymi jego idea zapoczątkowała tym, że w czasie zaborów od 1908 roku powstawały organizacje paramilitarne, wojskowe we Lwowie, Krakowie, powstały polskie drużyny strzeleckie we Lwowie, powstał strzelec w Krakowie, powstał Związek Strzelecki we Lwowie. Z czego to wynikało? To wynikało z takiej idei, że uważano, że Polska nie odrodzi się sama z siebie. Sami politycy nie odrodzą Polski, tylko Polacy muszą się organizować zbrojnie, ćwiczyć się, uczyć się i walczyć, wywalczyć tą niepodległość. I te doświadczenia tamtych czasów do dzisiaj są aktualne. To nie jest tak, że to już się przeminęło. Wielką osobowością był Roman Dmowski, tu pomnik jest w pobliżu. Roman Dmowski był teoretykiem, narodowcem, który sprecyzował, jak państwo polskie ma wyglądać, jak ma jego budowa, struktura ma wyglądać. I on nie dość, że był bardzo wielkim mówcą, ale był ideę państwa polskiego dokładnie sprecyzował. Jego wiedza, jego książki są do dzisiaj aktualne. Wielkim człowiekiem tamtych czasów był Witos, który przekonał chłopów, że nim zaczniecie walczyć o własne dobra materialne, o własny byt, pierwsze wywalczcie, pomóżcie wywalczyć niepodległą Polskę. Czyli przedłużcie niepodległość Polski ponad własny byt, bo w tym czasie krzywda spotykała chłopów. Wielkim człowiekiem był Korfanty, dzięki niemu że on wzbudził ducha narodowego na Śląsku. Śląsk ostał się w granicach późniejszej Rzeczypospolitej. Ale te wielkie osobowości i tych wielkich osobowości było dużo. Wymieniano tutaj generałów, ale oni sami by nie zdołali
wyzwolić Polski. Dlatego, bo takim, dlatego, że rozprzestrzeniła się idea, że naród musi sam wyzwolić się, sam musi przygotować się do wojny. I te drużyny strzeleckie, drużyny, związki strzeleckie samodzielnie się rozwijały w zaborze austriackim, gdzie była większa swoboda, kupowały broń, szkoliły się i byli to żołnierze wykształceni i biegli w rzemiośle wojskowym. I później, gdy przyszedł czas, gdy zaborcy się pokłócili, to pierwsza kompania kadrowa pod dowództwem Piłsudskiego ruszyła do zaboru austriackiego, do zaboru rosyjskiego wywołać powstanie. I ona odegrała dużą rolę. Dużą rolę odegrała, wpływając na psychikę Polaków, żeby Polacy zrozumieli, że mogą wywalczyć sobie swoją wolność i niepodległość. I to, że naród cały powstał, że naród przyjął tą ideę patriotyczną, mimo że już było ponad 100 lat niewoli. 5 pokoleń było w niewoli. I zdawało się, że duch polskości upadnie. Ale te idee utrzymały ten duch polskości. A duch narodu polskiego jest niezwykle ważny. Naród, który ma ducha, wyzwoli się w każdych okolicznościach. On się odrodzi. I w Polsce tymi twórcami ducha narodu polskiego był Kościół katolicki. Za czasów zaboru rosyjskiego nie wolno było mówić po polsku na ulicach, nie wolno było mówić w urzędach, ale było wolno modlić się po polsku. I przy parafiach, przy kościołach powstawały stowarzyszenia kulturalne, stowarzyszenia artystyczne, czytelnie i ostoją polskości w zaborze rosyjskim, a to promieniowało na inne zabory, był Kościół katolicki. I należy docenić ten Kościół katolicki, że on budzi ducha narodu polskiego. Ale na czele Kościoła katolickiego nie mogą być dwulicowi przywódcy, pasterze dwulicowi. Nie mogą być tacy, którzy jak tu są w Warszawie, że Bronka uważali za swojego przyjaciela, że likwidowali krzyż na placu prezydenckim. Tacy przywódcy to nie są duchowi nasi przywódcy. Oni nie są, ani nie mają ducha polskiego, ani nie mają ducha wiary polskiej. I teraz kończąc, bo wskazują mi, chcę podsumować. Pierwsze, musimy dbać o to, żeby wielkie osobowości nie były w Polsce niszczone, tylko dać im możliwość rozwoju. A tych wielkich osobowości jest dużo. Pietrzak dopiero teraz się przebija z oporem nie ma Cejrowskiego, nie ma Brauna. Ludzie, którzy mówią prawdę o Polsce i mówią prawdę Polaków. Druga rzecz, trzeba rozwijać samą organizację się narodu polskiego. Czyli Polska, jak mamy się obronić, jak Polska jest jednym z najbardziej, znaczy naród polski jest jednym z najbardziej rozbrojonym narodem świata. Przypada jedna sztuka broni na 1000 mieszkańców. Niemcy mają 30, Czesi 17, Litwa. Więc musimy się domagać tego, żeby prawo do broni, do posiadania broni mieli wszyscy patrioci, którzy chcą tą bronią władać. Chcą się uczyć, chcą rozwijać się. I trzecie, należy podtrzymywać ducha narodu polskiego. A duch narodu polskiego opiera się na wierze katolickiej. I tu była piękna msza prowadzona przez księdza Maja. I ta msza dała nam tego ducha, wzmocniła nas. I wiara w Boga to jest niezwykle ważna, szczególnie teraz, gdy islam tu naciera i muzułmaństwo chce zdobywać tereny.
Więc nasza twardość ducha, oparta na wierze katolickiej, jest niezmiernie ważna. Pod warunkiem, że tych pasterzy, krzywych pasterzy, nie będziemy słuchać. Trzeba prawdziwych pasterzy słuchać. Dziękuję.